sądzę, że nie przyjdzie tu trzech radnych. W związku z powyższym otwieram 53. sesję Rady Gminy. Witam wszystkich radnych, pana wójta, panią skarbnik, wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Proszę państwa, jest nas w sumie 12, w związku z tym podejmowane przez nas decyzje będą prawomocne. Porządek obrad państwo otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Jeżeli nie ma, proponuję przegłosować ten porządek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego państwu wcześniej porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie przyjęliśmy porządek obrad. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Protokół był do wglądu. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie ma. W związku z powyższym proponuję przyjąć ten protokół bez jego odczytywania. Kto jest za tą formą przyjęcia protokołu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym protokół poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty. Kolejny punkt dotyczy informacji wójta gminy z pracy pomiędzy 52. a 53. sesją Rady Gminy. Proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, wysoka rada, ja chciałbym troszeczkę szerzej, nawet jeżeli to nie w tym okresie się tylko wydarzyło z sesjami, powiedzieć o zadaniach inwestycyjnych, bo tu jest taki pewien niepokój, że te zadania jakby idą zbyt wolno, albo po prostu no, niektóre nie ruszają, a państwo na nie oczekujecie, bo mieszkańcy pytają. Więc tak po kolei, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tutaj były takie dwie główne drogi. Droga do Piaskowni, tak zwanej w kierunku dawnego zakładu Iglofo w Monasterzu, tam z dopłatą 50/50, jest to już wykonane, odebrane. Druga droga, to jest droga do przysiłka Zastawne, tutaj od Hojsaków też jest to zrobione. Uważam, że drogi wyszły ładne i że będą dobrze służyć, bo ta technologia tam zastosowana po prostu się nam już sprawdza. Inne drogi gruntowe systematycznie pomału są robione. Nie ogrążę, na przykład w Radawie nadrabialiśmy tam no, zaległości pewne. Dzisiaj ekipa pana dyrektora Żołniaka jest w Piwodzie, więc proszę tutaj o cierpliwość. Ja wiem, że żniwa, chociaż te żniwa bardzo ciężkie pewnie w tym roku się zapowiadają i faktycznie te drogi mogą być w niektórych momentach po prostu uciążliwe, ale na przykład zrobiona jest tutaj część Szówska, Wiązownica, tak zwany Łaz, co było bardzo trudne. Także te prace postępują, chociaż powiem otwarcie, co roku trudniej nam dysponować, tak jak kiedyś dysponowaliśmy to Zakładem Gospodarki Komunalnej, ze względu na coraz liczniejsze problemy, awarie z kanalizacją pociśnieniową w miejscowości Szówsko. A z drugiej strony na przykład próby przebudowy. Mieliśmy przebudować tutaj na Szówsku Małe tą część kanalizacji z pociśnieniową rewitacyjną. Nie mamy wykonawców, projektantów, którzy by się podjęli zaprojektowania tego zadania. Ta stara, w cudzysłowie, ekipa, że tak powiem, gdzie się wykruszyła, młodzi jakoś nie bardzo się chcą w to pchać, o ile jeszcze nowe zadania łatwiej znaleźć projektantów, to na przebudowy i próbę łączenia dwóch systemów jakoś projektanci sceptycznie podchodzą, więc ogranicza to nasze możliwości działania tym zakładem, bo po prostu no, nie ma dnia, żeby oni po południu nie byli na interwencji. Jeżeli jest jedna, to jest dobrze, jeżeli jest kilka, to już jest gorzej, no bo tym ludziom trzeba raz zapłacić, ale nie za wszystko da się zapłacić, dwa, po prostu dać czas wolny. Więc tutaj, no mówię, nie da się tak jednorazowo rzucić na przykład na drogi gruntowe, czy załóżmy na przykład na asfaltowe. Z asfaltowami po prostu tutaj łataniem tych dziur był problem jeszcze związany z pogodą. To naprawdę musi być sucho. Nawet jeżeli wizualnie woda już nie stoi w dołku, to ta ziemia musi być podeschnięta, bo inaczej to później emulsja nam się rozsypuje. Większość zdecydowana jest zrobiona, ale dla przykładu Pochodaje, tam dopiero kamień żeśmy położyli, ta droga się rozsypuje i czekamy na jakąś pogodę, żeby po prostu zrobić to emulsją. W Surmaczówce jest tam dwie, trzy dziury praktycznie przez wieś, takie dosyć głębokie i jeszcze tam nie dojechali, więc tu są takie drobne problemy, ale mówię, to tłumaczę, że państwo też mogli się przekazać swoim wyborcom. Nadbudowa i przebudowa budynku SUF w Piwodzie, kontynuacja. To jest to pewien proces. Myśmy tam 1,5 miliona, przypomnę, wyłożyli na to, żeby zwiększyć
przepustowość tego ujęcia. Dwa, żeby zwiększyć po prostu też i wydajność studni, po prostu dobudowaliśmy aż 3 studnie. Jednak teraz był nabór, złożyliśmy wniosek na 1,5 miliona, udało się wyrobić z dokumentacją. Chcemy poszerzyć jakby ciąg uzdatniania, czyli zwiększyć moc stacji pod kątem uzdatniania, równocześnie wybudować dodatkowy zbiornik na wodę już oczyszczoną, tego samego typu, jak już tam został wybudowany w roku 2006-2007, i sprowadzić monitoring studni. Po prostu, żebyśmy wiedzieli, która studnia w jakim momencie, jak się zachowuje, żeby dla bezpieczeństwa po prostu poboru tego. W tym roku na szczęście przy tym lecie nie było problemów z wodą, chociaż rozbiory faktycznie no, czasem pojawiały się bardzo, bardzo duże. Tu przy okazji chcę powiedzieć, że zmienione prawo wodne no niestety obostrza troszeczkę zasady korzystania i z wód powierzchniowych i podziemnych. Troszeczkę zmienię opłatę i tutaj może być ciężko utrzymać ten poziom cen. A dwa, że wprowadzę też na przykład nowe obciążenia i chciałbym Państwa poinformować, że przedsiębiorca po prostu, czy inna osoba fizyczna lub prawna, która zabudowała, w tym na przykład nasza szkoła, na przykład gminy centrum, zabudowała działkę powyżej 35 arową, w 70% budynek, kostka, ogrodzenie, będzie płacić po prostu taki, no to nie jest podatek, to jest opłata z tytułu zmniejszenia retencji. To wynosi średnia ta stawka, podstawowa stawka 50 groszy od metra kwadratowego, chyba że są tam urządzenia, które wtórnie pozwalają wykorzystać wodę. Teraz jesteśmy na etapie takiej akcji powiadamiania przedsiębiorców, bo to właściwie już powinno wejść na etap realizacji, ale też i sami sobie naliczamy, więc tu podatek. 90% z tej opłaty idzie do tej nowej instytucji, jakim są Wody Polskie, 10% zostaje tutaj w urzędzie. Może to być dosyć poważne obciążenie dla niektórych przedsiębiorców, może no, nie tak poważne jak tam, no nie wiem, składki ZUS-owskie, ale może się pojawić taki temat, że tam będą w skali roku kilka tych tysięcy płacić, więc to od razu mówię, że... A mówiąc szczerze, dla mnie to było zaskoczenie. Ja analizowałem to prawo wodne, w którym ono kierunku ewoluuje, a ten zapis gdzieś pojawił się jakoś tak dla mnie w sposób niewidoczny, nie powiem, że niespodziewany i tutaj ten gdyby Państwa ktoś pytał, to tak, jest zmiana ustawy prawo wodne i takie tutaj między innymi opłaty się pojawią, przy czym one pojawią się w naszym budżecie też. To jest po 10%. Proszę, tak, no mówię, że 90% to są Wody Polskie, a dla nas 10%. A Panie Wójcie, ta składka jest regulowana przez Radę Gminy, czy to jest niestety nie. Nie, ustawowo określona, tutaj po prostu my na to wpływu nie mamy. Znaczy jakby to nie nazwać, to i tak jest dalej nowy podatek. Nie ma co, nie nazywać poziomienie. Jeżeli ktoś nie ma 70%, nie wypełnia tych wniosków i nie idzie, tak? Nie. To musi każdy sobie po prostu popatrzeć. Mam działkę większą niż 65 arów. Mniejsza nie wchodzi w grę. Mniejsza nie wchodzi w grę. I to dostaje każdy? No nie, my teraz wysyłamy do tych podmiotów, których jak gdyby no, z ewidencji jesteśmy w stanie określić, że mają. Raczej mają lub prawdopodobnie mają. Nie wysyłamy do każdego, bo to by było niepotrzebne po prostu. Z rolników najczęściej to mało osób dotyczy, albo w ogóle nikogo nie dotyczy prawie, bo najczęściej są to większe działki zagrodowe, nie? Albo to indywidualne budownictwo to mniejsze z kolei działki siedliskowe. Także tutaj takim pewnym kluczem myśmy ten system wprowadzali, ale mówię, no przedsiębiorcy muszą się przyjrzeć. I ta informacja pójdzie, żeby każdy się przyjrzał, bo to jest po prostu on sam deklaruje i sam uiszcza. To o tyle nie można nazwać podatkiem, bo nie podlega pod przepisy ordynacji podatkowej. To jest płacić to, trzeba. Sam, a że płacić trzeba. No niestety. Proszę Państwa, rozbudowa sieci wodociągowych, tutaj zgodnie z tradycją myśmy co roku objeżdżali po prostu te budynki, oglądali na jakim etapie są realizacji i te zadania idą i to nawet całkiem ładnie też. Gdyby ktoś ze znajomych Was pytał, no to raczej staramy się doprowadzać wodę w momencie, gdy budynek już jest prawie do zamieszkania. Dlaczego nie dajemy na budowę? Doświadczenia po prostu nas nauczyły, że ciągle były problemy. Ktoś zbił wodomierz, ktoś ukradł wodomierz, ktoś puścił wodę i tak dalej. Dzisiaj przy technologii budowy takiej, jakie się stosuje powszechnie, czyli gotowe zaprawy, betony i tak dalej, kleje, no tej wody tam dużo nie idzie, albo ma sobie sąsiada, albo po prostu gdzieś dowie się.
Oczywiście, że są wyjątki. Są wyjątki, gdzie tam jest dom gdzieś odosobniony i trudno tą wodę gdzieś tam pozyskać od tego sąsiada, to podłączamy, ale to są wyjątki. Zasadą jednak, że na te budynki kończone i raczej nie ma przypadków, że jak ktoś złoży w danym roku, to przechodzi na tam kolejne lata. W danym roku raczej złożone, na przyszłym roku jest realizowane, przy czym jedziemy i patrzymy, w jakim stanie jest budynek. Dlaczego? Bo po prostu jest kolejka. Tu zazwyczaj przeznaczamy 150 tysięcy na te działania do 200 i musimy się w tych środkach zmieścić. Proszę Państwa, tutaj dzisiaj wystąpimy z wnioskami o uchylenie tych uchwał w sprawie pomocy finansowej dla województwa. To jedno zadanie jest po przetargu i myślę, że tam ruszy reszta labora. Już oznaki, ktoś tam zaczęli grzebać. No to fajnie, natomiast pozostałe, no po prostu no nie ma szans, więc te uchwały uchylamy po prostu. I to już jest jednoznacznie, byłem niedawno w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, no i sytuacja jest jaka jest, więc nie ma co. Natomiast jeżeli chodzi o pochodniki przy drogach powiatowych, robiony jest projekt. Najgorsze teraz to będzie tutaj pozwolenie wodnoprawne, czyli Wody Polskie, Wiązownica, ale umówiłem się tak z dyrektorem po prostu, że równolegle pójdzie przetarg, jeżeli dostaniemy przedmiary z tego projektu po prostu i te działania dopinające procedurę prawa budowlanego, żeby jeszcze w miarę w rozsądnym terminie ruszyć po prostu z budową. Przy czym jest taki problem, powiem otwarcie, że generalnie rynek wykonawców w tym roku jest bardzo kruchy. Myśmy dla przykładu, tutaj powiem o tym, trzykrotnie już powtarzali przetarg na chociażby płytę boiska Wiązownicy. I niestety ten trzeci został też uchylony. Dwukrotnie już na szkołę w monasterzu, dwukrotnie w Wiązownicy na szkołę dla przykładu. Dwukrotnie na piwodę nas ze skutkiem pozytywnym teraz akurat. Także no, jest bardzo poważny problem, już nie mówiąc o takich małych, drobnych robotach. No, gdzieś nagle te firmy nie mają ludzi, rynek może zamówień się poszerzył i jest tutaj problem. Nawet teraz od razu mówiąc kolejna grupa zadań, to drogi te bitumiczno-asfaltowe. Dzisiaj pan Kosior jeździ z kierownikiem budowy z tej firmy Babi, która wygrała po prostu ten przetarg na przekazanie placu budowy. Ale musieliśmy czekać, no, ja to rozumiem, mamy termin do końca sierpnia, myślę, że się wyrobią, bo robili Jarosław, bo robili tu z dyrektorem obozą, dogadaliśmy się, że wejdą jak gdyby w jednakowym terminie, bo będą robić tam kawałek z powodziówki w Surmaczówce. Surmaczówka, kąt zapałów i to tak, żeby sprzętu nie przyjrzeć, połączyli te zadania. Ale też jest bardzo, bardzo po prostu trudno. Chodniki w Szówsku na Woli, dokończenie i tutaj jeszcze chodnik na Floriańskiej, realizacja. Powiem szczerze, szukaliśmy wykonawców na zasadzie, kto z tych wykonawców, żeby rozwiązać rynek, bo te zapytania ofertowe, bo to było w trybie, dały negatywnie. Znalazł się jeden z wykonawców, który powiedział, mam moce przerobowe, mogę wystartować, ale zwrócił się z prośbą o pomoc ksiądz też Zapałowa. Skierowaliśmy go tam, bo po prostu tam wiem, że ta inwestycja jest taka kluczowa dla tej miejscowości. Myślę, że oni tam rozpoczną w tym Zapałowie, tak jakby się dogadali, tam już jak rozpoczną, to u nas też ewentualnie naszą ofertę będą rozpatrywać, jeżeli po prostu zostanie ogłoszone to zapytanie ofertowe. Tu już trzeba indywidualnie nawet namawiać firmy, żeby wystartowały, żeby złożyły ofertę. No jest to też bardzo ciężko właśnie z tymi pracami takimi na brukarskimi i tutaj no, te firmy, które do tej pory robiły u nas, są powiadamiane i prosimy, żeby składali oferty, bo no, musimy jakąś wybrać, ale nie może to być na zasadzie zrób z wolnej ręki tego unika, bo tu wtedy pojawiają się ceny takie, które już nie są cenami polifikujących się pod wolną rękę. Więc ta kwestia też jest taka no, bardzo, bardzo napięta. Więc drogi już mówiłem, nie będę przypominał, które, bo myślę, że Państwo po prostu pamiętacie. Ta droga taka kluczowa, Manasterz Radawa, Cetula Raszkowa, tak nazywa się ten ciąg, jest realizowana, chociaż też jest problem, następują pewne przestoje, bo nie mają tyle tłucznia, ile potrzeba, żeby no, po prostu ją przerobić, jak gdyby na momencie, a tam idą potężne ilości. Po prostu jest brak materiału kamiennego na kopalniach
I też tutaj rozeznawaliśmy, zresztą to pan Lerner będzie wiedział po prostu, że jest to pewien problem, który nam wydłuża ten proces. Idzie ta realizacja, myśmy tę fakturę przejściową zapłacili ponad 300 tysięcy za te prace ziemne, ale liczyliśmy, że jak gdyby to pójdzie szybciej. No niestety firma mówi, no nie mamy. Robią też chyba, Szprawek robi chyba ta obwodnica Oleszyc, Sylwaczowa. No i też tam mają takie same poważne opóźnienia, problemy, bo właśnie brakuje materiału po prostu. Więc no, sytuacja jest taka dosyć też trudna. Prace zabaw. Jesteśmy po przetargu. Generalnie ta siłownia w Szówsku ma być jeszcze w tym miesiącu, myślę, że będzie. Natomiast pozostałe te prace mamy termin sierpniowy. Dogadujemy szczegóły z firmami w ten sposób, kiedy chcą wejść. No i znowu takie zjawisko, że firmy, tak, wygraliśmy przetarg, fajne umowy, zaraz podpiszemy, tylko poczekajcie chwilę po coś tam. Prawdopodobnie to, że rok wyborczy, no i to tak się dziwnie układa, jednak część samorządowców działa po prostu tak, że 3 lata zbiera pieniążki, w 4 je wydaje w dużym stopniu. My tej polityki nie stosujemy, ale ofiarą po części tej polityki jesteśmy. Z drugiej strony też, no powiem otwarcie, niestety, ale uprzedzamy od razu, że nie odpuszczamy terminów tych, których są w umowie. I tu nawet będzie się rysowała taka sprawa sądowa z jednej inwestycji, gdzie dosyć duże odsetki się pojawiły po prostu, bo i ja gdzieś w prywatnej rozmowie, takiej no półprywatnej nazwijmy to, przy okazji spotkania biurzentorialnym wykonawca mówi, ile osób tak naprawdę zostało tak ukranych jak ja. Każdy, kto się opóźnił. Oczywiście, jeżeli są przesłanki do uwzględnienia jakieś nadzwyczajne, to staramy się uwzględniać. I w przypadku tej inwestycji, o której mówię, też byśmy mieli zgodę ministerstwa na przesunięcie 2 miesięcy, ale już kolejne 2 opóźnienia nie możemy po prostu tutaj ignorować. I tutaj Państwo wiecie, ja tą zasadę po prostu stosuję. Zresztą powinni stosować wszyscy, no bo umowa jest umową i mówię, mogą być jakieś nadzwyczajne okoliczności, ale muszą być szczególne, żeby od tego stąpić. Więc tutaj przy pracach zabaw też jak gdyby uprzedzamy wykonawców, że muszą się w terminach po prostu wyrobić. Chociaż jest jeszcze problem, bo nie mamy chętnego do demontaży tych starych. No i to jest taka kwadratura koła. A jak tutaj miałem jedną, drugą, trzecią ofertę taką na zasadzie ustne, takiego rozpytania prosiłem pana Osowskiego, no to są ceny takie jak za wybudowanie nowego. No to się po prostu no, troszeczkę poprzewracało i ciężko się w tym znaleźć, na co sobie nie możemy pozwolić. No bo to ja ostatecznie zmontuję, przepraszam za wszystkie określenia, ekipę słowu po prostu ze wsi i to wezmą, wykopią i święto, albo pojedzie komunalna, powyciąga to koparką, wszystko w cholerę. Może mi zależało na tym, żeby to ładnie zrobić, po prostu żeby nie zniszczyć, żeby te stare place złożyć na właśnie zakładzie i żeby one były materiałem do remontu tych, które zostaną. Bo ta część przyziemna jest przygnita, ale podstawowe tam elementy mogą być jeszcze czasem do wykorzystania. Niemniej informuję, że te zadania też po prostu no, wchodzą w etap realizacji. Kolejna grupa, jest ogłoszony przetarg, to oświetlenia. Jakie, już nie będę przypominał, ale chcieliśmy to pogrupować w zadania i połączyć, bo jest szansa na niższe ceny. Jeżeli byśmy puszczali jednostkowo, no to wtedy wykonawca, no, przygotowanie placu budowy, przygotowanie ludzi sprzętu. Jeżeli on wygra na przykład Nielepkowice, zrobimy tam wiązownica i Szówska, załóżmy, takie zadania są połączone, no to on wie, że to jest niedaleko odległość, tutaj sobie kieruje ekipę, przerzuca koparki i ciągnie to. Przetarg jest zgłoszony, zobaczymy. I znowu pojawia się problem, bo tak naprawdę jest po prostu trudno zdobyć lampy. Więc chcemy tutaj dać dłuższe terminy. Tu ostatnio koło Świętego Jana figury był wypadek, ta taka podwójna lampa, tośmy tam używali różnych, że tak powiem, no, dojść, w sumie to firma pana Brody, żeby tą lampę przez okno postawić po prostu. Trwało to trochę, no ale w piątek czy w sobotę, w piątek ona powstała przez lotem, bo żeby tą krzyżówkę doświetlić, jeden słup, koszty transportu, to pójdzie w ubezpieczenie, żeby go tu dobić, 400 zł specjalnie, tutaj firma po prostu z Rzeszowa doprosiła, a to było takie, no, na zasadzie jeden to wam damy tam na zasadzie dobrej współpracy. Ale już zamówić ileś tych słupów jest trudniej. Ratuje nas troszeczkę tutaj sytuacja, że ta część lamp ozdobnych pójdzie tutaj po prostu w Szusku, na Koniaczowskiej, w Manasterzu, tutaj na wysokości kościoła, lampy Rossa. Te są gdzieś dostępne.
To jest taki drugi powód, bo chociażby tutaj tam, co na sobie dziś stoją, jeśli Państwo widzieli, przy przebudowie po prostu są te lampy postawione. Ja nawet nie wiem, czy odwrócili już je teraz. Czy nie są, ale tak, ten nadal są. Nadal są. Ludzie się wtrącają, a firma posłuchała, dostała, że owszem, nie będą u nas dłuż, tylko będą po prostu w poprzek. One mają być widoczne, mają co prawda oświetlać część drogi i czymś posesję, ale podświetlenie kawałka wioski jeszcze nikomu też źle nie wpłynęło, po prostu jedzie się przez wioskę. A tak ustawionych prawie nie widać, one się zlewają, stoi słupi, a bardzo obiecała mi firma to przestawić, zaraz się będę przypominał, bo nie byłem tam, to w tamtym tygodniu rozmawiali, w tym tygodniu nie byłem. Ale mówię, no jest to już wykonane. Inne zadania typu oświatowe. Troszeczkę zmieniamy, będziemy tutaj mówić teraz o tych zmianach, chociażby na przykład Szkoła Wola. Ta koncepcja przebudowy samego istniejącego obiektu, żeby stworzyć tam jakąś namiastkę hali sportowej, praktycznie jest nie do zrealizowania. Przyjrzało się tam już chyba z trzech projektantów, po prostu nic z tego nie wychodzi. Po prostu nie ma możliwości tak konstrukcyjnie, bezpiecznie to zrobić. Więc tu temat pozostaje otwarty, ale żeby tych pieniążków gdyby nie wracać. Akurat ostatnio tam było takie nieszczęście, że pompownia stanęła i zalała po prostu dół szkoły, te piwnice, w których są też i pracownie i po prostu inne rzeczy. Więc przerzucamy te pieniążki na taki remont bieżący po prostu. Zresztą tam kwestia też wymiany tych płytek, bo tam płytki z PCV jeszcze były przykręcane wkrętami po prostu do betonu i ta szkoła po remoncie, dosyć istotnym, ale w takich sprawach estetycznych i bezpieczeństwa też jeszcze to wymaga. W Wiązownicy dla przykładu odwodnienie tej starej szkoły, jeden przetarg, drugi i w końcu no, ceny takie, żeśmy z zadania zrezygnujemy, dlatego że po prostu no, nie będziemy płacić takie pieniędzy. Mamy doświadczenie w Cetuli. Ładnie się to zachowuje, naprawdę efekt widać, wchodziłem tam teraz do budynku i nie czuć tej pleśni, po prostu tej wilgoci. I dużo, dużo taniej. To była prawie 50% stawek, które tutaj padły, więc po prostu nie damy tych pieniędzy, bo myślę, że ta koniunktura jakby się troszeczkę zmieni. Być może w innym czasie, być może na jesieni ogłosi, żeby na wiosnę wykonywać. Jakby firmę to zbierać, portfel zamówi. Poprawimy tutaj pewne rzeczy tylko wizualnie, tak powiem, i wykonamy inne prace zastępcze, typu na przykład schody, czy dla przykładu tak samo w Zapałowie, tam utwardzenie placu zieła komunalna i to wykona przy chwili wolnego czasu, a schody też jeden z rzemieślników miejscowych tam, bo w sumie no, zaproponował całkiem dobrą cenę i to z wolnej ręki, bo ta kwota 12 tysięcy to nie jest kwota, która musiałaby być przez przetarg po prostu, a w sumie myślę, że efektowne, bo z tych po prostu palisad takich i kostka, bo każda płytka na schodach nie wytrzyma tak naprawdę. Proszę Państwa, tych zadań łącznie mamy 99, tak to ładnie wygląda, inwestycyjnych. Nie chcę omawiać całości, bo byłoby to po prostu no, zbyt uciążliwe, ale generalnie chciałem właśnie naświetlić to najistotniejsze. Z jeszcze takiej grupy zadań, które chcemy zrealizować, będziemy rozmawiać o tym na sesji sierpniowej, bo zdobywamy gdyby informacje, to jest budowa tych takich zadaszeń, altan w miejscowości Manasterz, Wiązownica, Szówsko, Wigoda tutaj, co chcemy, to co te miniparki, to jedno jak gdyby i z tym połączone właśnie takie po prostu altany, w których można usiąść, spotkać się towarzysko w jakiejś grupie przyjaciół, obok grill, pogrillować, będę odpadł zielonisko i tak dalej. To tutaj szacujemy gdzieś koszt jednostkowy z tego, co tam mniej więcej, czyli czyliśmy materiały gdzieś rzędu, ta altana plus ten grill, ale taki zrobiony solidny, rzędu 25 do 30 tysięcy koszty takiego po prostu działania. Ale to będziemy znali szczegóły, to Państwu przedstawimy na kolejnej sesji gdzieś w sierpniu. I liczyliśmy, że nawet sprzedamy potencjalnemu wykonawcy drewno, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo mamy 392 kubiki drewna na stanie. To jest bardzo dużo i jest problem ze zbyciem. Ale na szczęście akurat w tym tygodniu udało się, w tamtym tygodniu, dwóch oferentów, jeden z naszego terenu, z Szkoły Woli, drugi z terenu gminy Zabówka, po części, że tak powiem, po znajomości, a wręcz namówić, żeby wzięli, przy czym opuścimy cenę o 20-25%, będziemy jeszcze negocjować. Ja bym chciał o 20%, oni są 25%. Bo to drewno też już no, nie jest pierwszej jakości,
A jeden z tych właśnie mówi, że kupi nam większy zatr, przeczy, po prostu wysuszy, w brusach przetrzyma. Ma zapas gotówki, bo inaczej dzisiaj też ten rynek się przyblokował. Handlu drewnem się przyblokował i to jest po prostu problem. A myśmy nie wykonali jeszcze planu. Myśmy jeszcze nie wykonali planu po prostu pozyskania, jakie na ten rok mamy i tutaj no, musimy też robić wszystko, żeby go zrealizować. Także no, jest trochę tych tematów takich mówię trudnych. Ja już nie mówię o wielu jeszcze takich innych, które są, ale z drugiej strony proszę się jak gdyby nie martwić, to, że wybory idą, to niech idą sobie i to jest jak gdyby niezależne. Nie popadajcie w jakieś tutaj nam rozterki moralne, to, że ludzie was będą atakować, to też, ale ja publicznie mówię, my nie robimy pod wybory, my robimy dla mieszkańców i trzeba to zachować spokój po prostu i nie dać się, no delikatnie mówiąc, wykorzystać w tej atmosferze, że jak wybory, to za każdą cenę gmina sprzeda, tylko żeby zrobić. Nie musi być wszystko zrobione. Na wyborach gmina się nie zaczyna i nie kończy po prostu, a pieniążki są ważne. I tutaj mówię, no są to zadania ważne, ale nie takie, które bez których by nie bało się żyć. Ważnym jest na przykład rozbudowa tego SUW-u, żeby mieć spokój na przykład na lata kolejne. No a ważne są drogi, żeby je zrobić, no ale to też po prostu mówię, czas, okres musi być do tego odpowiedni. Także w skrócie o inwestycjach, bo mówię tutaj no można też mówić o tym, co zostało tam wykonane, bo tutaj piłkochwyty zostały zrobione, no została barierka, tutaj jakieś inne rzeczy takie drobne, ale to myślę, że już przedłużyło moje informacje. Generalnie mówię jeszcze raz, czuwamy nad tym i na pewno wakacji nie ma, dla nas to jest bardzo trudny okres. Głównie zachęcanie zgodnie z jednością prawa w granicach dopuszczalnych przez prawo potencjalnych wykonawców do startowania w przetargach, startowania po prostu z ofertami, żeby te zadania realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do pana wójta? Pan przewodniczący komisji. Proszę. Proszę pana przewodniczący. Bo martwi mnie to, co pan powiedział, że tutaj no, ilość tych prac wykonywane przez naszą gospodarkę komunalną, a to co jeszcze pan nadmienił, no te częste awarie w Szówsku, powiem szczerze, tutaj dla nas to nie jest przyjemne, bo to tak, no za chwilę nam się lipiec skończy. My czekamy ciągle na przybycie gospodarki komunalnej, a tu naprawdę no coraz ciężej jest, no mówię, tych awarii. Mówię, no za chwilę będzie sierpień. No, wysłać wyrównarkę we wrześniu, gdzie ta wyrównarka już jest potrzebna, no to troszeczkę tak jest no, niestosowne, a tutaj no, prac przybywa, awarii przybywa, a tutaj no, my się musimy cały czas, no, ja mówię od strony sołtysa, myślę, że moi koledzy i koleżanki tak samo mają, cały czas ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, no pasowałoby tutaj kawałek drogi poprawić, czy ten kamień przywieźć, czy tą wyrównarkę, a tu ciągle to jakoś tak po prostu ten czas ucieka, jak pan wójt powiedział, no, nawet te problemy z tym kamieniem, no też czekamy na ten kamień, a tutaj tak jak pan wójt powiedział, no, niektórzy chyba naszym, no, bo to już chyba cały problem ogólnokrajowy z tym kamieniem, po prostu bez 3 lata się bawią chyba w samochód, a w tym 4 roku jest taki nacisk na ten kamień, gdzie go tutaj brakuje. No, takie. Przykład, taka troszeczkę informacja dla nas sołtysu, bo mówię, no ja czekam w tym lipcu, żeby faktycznie te prace, bo ten lipiec, sierpień, a to ciągle się to odsuwa po prostu. Przecież ja to powiem, że Manasterz załatwiony, Nierepkowice załatwione, Wiązownica prawie 100%, to została taka jedna, tam robimy rozbudowę w drodze, więc to będzie poprawione, tutaj gdzie dawna dyskoteka, tam Kocetarowicza. Załatwione. Szówsko w ramach tych środków, które posiadało, załatwione, chociaż nie wszystkie problemy tam rozwiązane. Piwoda dzisiaj idzie, Cetula z nadwyżką, no, pani Ania sobie pozałatwiała wszystko. No. Radawa, potrzeby są jeszcze większe, ale te podstawowe, właśnie zamienieniem gruzu, niektóre w takiej dzień nie da się wyrównać. Jest to w miarę zrobione i mówię, tam pojawi się problem tej takiej małej obwodnicy zasugerowanej koło pana Sanakiewicza, bo to będzie trzeba dokończyć, tej z tyłu za panem Franiem, ale to są małe już takie zadania. Oczywiście tam będzie problem cały czas tych osiedlowych dróżek takich wewnętrznych, gdzie przy takiej pogodzie one się rozbijają.
Młody, czy praktycznie tak, za wyjątkiem tam rowów jeszcze w dwóch miejscach. Więc zostaje faktycznie ta część, jak gdyby północna gmina, tak, Zapałowszczyzna, ale myślę, że dzisiaj jak skończą tą piwo, znaczy dzisiaj nie skończą. W tym tygodniu ją zrobią, bo tam jest jeszcze taka jedna droga aż pod Łapajówkę, co podchodzi, dosyć istotna. To po prostu się tam przerzucą i myślę, że to gdzieś tak na przełomie miesiąca, przyszły tydzień jest szansa, że to w miarę poleci. I będę naciskał, żebyście już tym bardzo zajęli. Bo z drugiej strony właśnie mówię, też był taki okres, sezon ogórkowy, no bo mam określony termin na wykorzystanie urlopów. No. Tych wszystkich zaległości i to też wysyłałem, to oprócz tych awarii. Także to, myślę, że to wpadnie w pewien rytm i na przełomie miesiąca myślę, że. A druga rzecz, jeżeli wyjdziemy z tymi asfaltowymi drogami, to też jakoś tak troszeczkę uspokoi, bo teraz naprawdę tak popatrzcie na Solesie, że czasem się nie widzi, żeby coś się bardzo działo. Nawet Koszenia, powiedzmy sobie otwarcie, te wiosenne pierwsze, a one się troszkę wydłużyły, no są bardziej uciążliwe niż już późniejsze, bo normalnie to powinno grzać i trawa powinna stać, tak powiem, ona sobie jeszcze tam rośnie. Także, no jest to pewna specyfika, ale ja Państwa rozumiem, niemniej mówię, tłumaczcie mieszkańcom, a że zbliżają się wybory, no to będą podnosić ludzie, że się nic nie robi. Ja generalnie powiem w ten sposób, cudów nigdy tu się nie robiło. Spokojnie trzeba realizować te zadania, które są planowane. I z tych planów i tak nie zawsze 100% da się zrealizować, a czasem pojawia się coś, co poza planem po prostu przy okazji uda się wprowadzić, zmieniając to na sesję usług ten zakres i to jest też duża sprawa. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby informację przewodniczącej komisji? Pani przewodnicząca Komisji Oświaty, proszę o informację. Pozostałe komisje nie miały swoich posiedzeń. Posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Rodziny odbyło się 18 lipca. Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie wniosek o udzielenie dotacji celowej w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej pod nazwą Puchar Wójta Gminy Wiązownica. W dalszej części omówione zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Czy były jakieś uwagi do projektu? Nie. Pozytywnie zaopiniowano. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do części już proceduralnej, jeśli chodzi o uchwały. W punkcie 6 mamy przewidzianych 6 uchwał. Projekt 385 dotyczy uchylenia uchwały naszej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w województwie podkarpackiemu. Bardzo proszę, Panie Wójcie. Pan już poniósł. Tak, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja po prostu tutaj proponuję, gdyby te trzy łącznie zadania, które chcieliśmy robić, zadania, które są konieczne do wykonania, ale no nie ma szans, żeby województwo podjęło się ich realizacji, dlatego myślę, że nie ma co tych środków trzymać i te po prostu propozycje, żeby tę uchwałę uchylić. Oczywiście nie odstępując od starań, żeby te zadania wygrały, bo przypomnę, to są Nielepkowice, tam akurat dwa zadania, przypomnę, że to jest Szóstką Krzyżówka, więc bardzo istotne zadanie, no ale no nie udało się, że tak powiem, ich sprzedać do budżetu województwa, więc proponuję im blok tutaj, gdyby mówiąc, te uchwały uchylić. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi do projektów tych uchwał? Mówimy o przeuchwałach uchylających poprzednie. W związku z tym, że nie ma żadnych uwag, pierwszy projekt uchwały 385 dotyczy Szówska. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby uchylić poprzednią uchwałę w tej sprawie? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie decydowaliśmy na uchylenie wcześniejszej uchwały w tej sprawie. Kolejna uchwała, projekt nr 386, dotyczy tym razem Nielepkowic. Kto z Państwa radnych jest za uchyleniem poprzedniej uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie uchyliliśmy poprzednią uchwałę. Trzeci projekt również dotyczy Nielepkowic. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby uchylić uchwałę w tej sprawie podjętą wcześniej? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie zdecydowaliśmy również o uchyleniu tej trzeciej uchwały. Jeżeli można dodać, ja jak gdyby tak publicznie i głośno mówię, te zadania są bardzo potrzebne, my od nich odstąpić nie możemy. To jest naprawdę ruchliwa droga, ważna droga. Szkoda, że droga wojewódzka, bo uważam, że ona powinna być krajową już od dawna. I na przykładzie Nielepkowic niedużo zostało i byłoby naprawdę fajnie, żeby korzystać z tego, co zostało zrobione. Na przykładzie Szówska, no wręcz jest to karygodne, że nie ma połączenia ścieżki rowerowej z tymi chodnikami, które są i jest niedługi odcinek, gdzie po prostu nawet pobocza nie ma i jak popada, to po prostu idzie się po kałużach. Przy takiej ilości rowerzystów, którzy z Jarosławia rowerkiem wybierają się na ścieżkę rowerową do Radaty.
pojawi się nowy temat, też bardzo istotny, Manasterz, też tam się zaczyna ta zabudowa i wzdłuż tej drogi, ale tamte to ciągi komunikacyjne są, więc jak gdyby apel, żeby o tym nie zapominać, apel taki no, do województwa, żeby jednak popatrzeć na te nasze wnioski, bo czasem widzę miejscowości, gdzie są chodniki bardzo długie i niekoniecznie przy drogach o takim natężeniu ruchu i tak zabudowane. Natomiast generalnie uważam ciągle, że teraz na etapie dyskusji o budowie nowego mostu dobrze, że pojawiają się dwie koncepcje. Most po naszej stronie, nazwijmy to, i ten z drugiej strony, że powinien być ten most z tej strony. Przykład z lotu pokazał chociażby, co się dzieje w Jarosławiu, jak my robimy większą imprezę w Radawie. I dwa, że drogą dojścia do tego najszybszą by było, ale tu prośba do wszystkich parlamentarzystów, żeby to gdzieś próbowali to po prostu rozważyć, przekwalifikowanie tej drogi na drogę krajową. Krajową, naprawdę, to jest, popatrzeć na mapę, to jest naprawdę najkrótsza droga na Lublin, najkrótsza droga dalej do Warszawy. Ładnie by się łączyła z tamtą budowaną S19 i nie obrażając tutaj sąsiadów, mówię o gminach sąsiednich, czy lokalizacji tej drogi krajowej przez gminę Jarosław, Tryńcze, tam to po prostu można rejestrację z tyłu oglądać, jak się jedzie, tyle zakrętów, Pełkinie i tak dalej, Dębno tam znacie Państwo. I myślę, że jest tutaj pewne zaniedbanie ze strony generalnie po prostu no, odpowiedzialnych za życie tego województwa, jak gdyby w staraniach się o to, żeby ta droga była drogą krajową, co by pozwoliło podnieść jej standard po prostu i podnieść bezpieczeństwo tutaj. Oczywiście mogłoby zwiększyć też ruch, ale on naprawdę nie jest mały. On naprawdę nie jest mały i myślę, że on by się nieznacznie zwiększył, a natomiast przy wyższym poziomie tej drogi, standardzie tej drogi, to bezpieczeństwo ogólnie by się podniosło. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, projekt uchwały nr 388 do zmiany w budżecie rocznym. W stosunku do tego projektu, który Państwo otrzymali, zajdą oczywiście za naszą zgodą w sumie dwie poprawki finansowe. Jedna sprowadza się do zmniejszenia dotacji celowej na pomoc społeczną, ogólną rzecz mówiąc, a druga kwestia remontu szkoły wolnej. Ale o szczegółach bardzo proszę Pani mówić. Ja bardzo proszę Panie Skarbu, bo ja szczególnie wspomniałem, a Państwa nie powstrzymuje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W zakresie zmian w budżecie wnioskujemy do Państwa o wprowadzenie zmian w zakresie dochodów. Głównie chodzi tutaj o wpływy z opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie dochodów o kwotę 6 819,70 zł oraz zmniejszenie dochodów w zakresie otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu Pomóż sobie i rodzinie. Projekt ten jest realizowany od 2016 roku na kwotę, zmniejszenie tutaj dochodów o kwotę 6 819,70 zł. Zmniejszenie dotacji wynika w związku z tym, że część wydatków została nieuznana jako wydatki kwalifikowalne i na tą część wydatków nie dostaniemy dochodów, więc zmniejszamy te wydatki, a ponosimy je ze środków własnych. I sfinansowane te wydatki będą właśnie większymi wpływami z tytułu opłaty eksploatacyjnej. I łącznie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 6 819,70 zł i zmniejsza również o tą kwotę 6 819,70 zł. Natomiast w zakresie zmian wydatków, w wydatkach budżetowych w budżecie wprowadza się następujące zmiany. Zmniejszamy środki na pomoc finansową dla województwa odpowiednio w Mielewkowicach 30 tysięcy, drugie 20 tysięcy również w Mielewkowicach i 50 tysięcy w zakresie zadania w Szówsku. W zakresie dróg publicznych gminnych wnioskujemy do Państwa o przyznanie środków 40 tysięcy na budowę chodnika przy drodze gminnej w Szówsku przy ulicy Floriańskiej. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wnioskujemy o zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne na zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Monasterzu o kwotę 2000 zł. W zakresie administracji publicznej chodzi tutaj o promocję jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskujemy do Państwa o zwiększenie środków na zakup usług pozostałych o kwotę 30 tysięcy złotych. W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego przebudowę wjazdu do remizy OSP w budynku Domu Strażaka w Zapałowie
kwotę 14 tysięcy złotych. Konkretnie brama garażowa tam, znaczy garażowa, no wjazdowa, drzwi w ten sposób. W zakresie oświaty i wychowania w szkołach podstawowych wnioskujemy o zwiększenie środków 5 tysięcy na zakup materiałów i wyposażenia. Chodzi głównie tutaj o zakup mebli do szkoły podstawowej w Manasterzu. Ja tu przy okazji powiem, pani dyrektor, w ramach takiego konkursu kolejnego Śnieżki dostała dotację 15 tysięcy na pomalowanie w kolorach jakby urządzenie tam klasy pracowni. Więc dostała też za to jakąś tam skromną nagrodę ode mnie. A ten nowy obiekt, jakim jest ta hala, ma też część dydaktyczną i po prostu trzeba tam no, wyposażyć meble. Wnioskujemy również o wprowadzenie kwoty 10 tysięcy na remont szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli. Środki te są właśnie przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego, przebudowę szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli. Stamtąd zdejmujemy te 10 tysięcy, dajemy na wydatki bieżące, na remont tej szkoły. Również wnioskujemy o 10 tysięcy na remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Józownicy. W zakresie wydatków majątkowych wnioskujemy o wprowadzenie nowego zadania na przebudowę kuchni i stołówki wraz z zapleczem, z zabezpieczeniem szachtów zewnętrznych w szkole podstawowej w Szówsku. Tam mieliśmy awarię i po prostu w kuchni za gipsem w takim kanale, gdzie lecą instalacje, strzeliła rura i po prostu zalała. No i te gipsy poszły i tam jest taki poważny problem i z całą ścianą, która nam trochę się zawilgociła od tych szachtów też, więc nałożymy na to konstrukcję po prostu metalową, na to gips ten zielony, wyłożymy to spotkanie, po prostu bardzo brzydko wygląda. Damy tam wentylację, a z zewnątrz te szachty, po uzupełnieniu tych wszystkich środków, w środku te szachty po prostu przykryjemy. Szachty, co to jest? Takie no, wykopane pod okienkami, które są już tam poniżej poziomu gruntu, no nie wiem, takie skrzynki no, betonowe. Po prostu przykryjemy blachą. Zrobi się daszki na tym, bo tam ciągle jednak woda opada i ciągle po prostu następuje pociąganie i to widać. I to jest niebezpieczne zjawisko. Więc tam już jest taki daszek, jak wdawałeś się do kotłowni, tutaj z przodu będzie drugi daszek i z tyłu na całej długości te szachy będą przykryte. I wnioskujemy o zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne, wykonanie odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Jązownicy o kwotę 62 tysiące. I jak również 10 tysięcy wnioskujemy o zdjęcie z tego zadania przebudowę szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli. W zakresie działalności pozostałej wnioskujemy o dodatkowe środki kwotą 6 tysięcy na wykonanie podłogi sportowej wraz z montażem stolarki okiennej w sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Piwodzie. Jest po przetargu, po prostu musimy zwiększyć, bo wyszła trochę wyższa kwota niż zabezpieczona. Tam chodzi po prostu o tą nawierzchnię taką, jak jest w Młodyczu czy w Manasterzu. W zakresie pomocy społecznej w związku ze zmniejszoną dotacją wnioskujemy tutaj o przesunięcie środków na zakup usług pozostałych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 6 819,70 zł na środki sfinansowane ze środków budżetu gminy o kwotę 6 819,70 zł. W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w zakresie gospodarki ściekowej wnioskujemy o zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne, budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej Manasterz Nielepkowice o kwotę 25 tysięcy. Łącznie tam już będzie na tym zadaniu środków 125 tysięcy. O co chodzi? Ten odcinek jest wykonany, praktycznie zrobiła to też Zakład Gospodarki Komunalnej po tych niższych cenach, jakie mamy uzgodnione, natomiast tam po prostu pojawić się musi jeszcze dodatkowa pompownia, żeby tłoczyć to, co dzisiaj jest zbierane w tym szambie, które tak nam uciążliwe jest po prostu, bo z tego osiedla całego dawnych domków i Gopolowskich przy tym gospodarstwie ścieki były odprowadzane do szamba i komunalna cały czas to wywozi. Teraz została wybudowana tam sieć kanalizacyjna,
po prostu i nadal jest podłączona do tego Szamba, ale już od Szamba jest sieć też wybudowana do Nielepkowic, tutaj na Białą Górę i tam zrzucimy to do pompowni, ale żeby to pchnąć, że tak powiem, to trzeba pompownię jeszcze koło tego Szamba postawić, to są te koszty. I łącznie zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 178 819,70 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 178 819,70 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Państwo, jeszcze tak ogólnie, być może w sierpniu jeszcze się wcześniej spotkamy i jeszcze będziemy pracować nad szkołami. Ten rok w szkołach jakoś taki jest dosyć intensywny, bo tak po kolei każda z placówek coś robi. No, przez lata było zawsze coś tam robione, ale jak kazałem, gdyby tak generalnie przejrzeć i przy tych przeglądach rocznych też tak solidnie wypisać te wszystkie uwagi, jakie tam po prostu były, z tego czasu komisja tam jeździła i też jakieś tam uwagi wnosiła. Więc być może będzie, że będziemy, że tak powiem, jeszcze tymi pieniążkami narabiać, bo no szkoły pracują, na pewno w każdej szkole zostanie się teraz dyrektora po prostu i te służby administracyjne. Przy okazji jeszcze tego tematu, bo może to do Państwa dojść, też panie sprzątające wszystkie ze szkół zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa pracuje teraz w lipcu, druga będzie pracować w sierpniu. Pomagają w utrzymaniu Radaby, z czego to wynika, nie dostaliśmy tych pracowników robót publicznych w takiej ilości jak zawsze. Najpierw żeśmy nie dostali wcale, później dostaliśmy tam po prostu tylko dwóch, z tego co pamiętam, albo czterech, żeby nie pomylił się, bo to jest zakładem, dzielimy się. Zatrudniliśmy tam parę osób na umowę po prostu o pracę, no ale żeby nie mnożyć tych kosztów, uzgodniłem z dyrektorami, że dyrektorzy skierują tych pracowników, po prostu mają takie kompetencje na miesiąc poza miejsce stałej pracy i to się bardzo dobrze sprawdza. Te panie naprawdę, że tak powiem, bardzo sumiennie wykonują te swoje obowiązki. Zwiększymy im za to wynagrodzenie o 20% w formie premii, bo jest to inny charakter pracy, są koszty dojazdu. Ale mamy ośrodek bardzo dobrze utrzymany i tutaj chciałbym, żebyście Państwo o tym wiedzieli. To nie jest łamanie prawa, bo takie kompetencje kierownik jednostki posiada, a z drugiej strony jest to praca zgodna z kwalifikacjami, a z trzeciej strony powiedzmy sobie otwarcie, no, te prace takie porządkowe można skupić tam no, w okresie krótszym niż koniecznie niż 2 miesiące, jak już szkoła nie pracuje. Także jest to taka pewna specyficzna sytuacja, gdy do Państwa takie głosy dotarły, to jest to oczywiście uzgodnione i na to wszystkie te panie zgody wyraziły. No być może musiały, no ale to na takiej zasadzie, że dostała polecenia i żadna nie odmówiła. I nie ma tam jakichś większych protestów. Mimo wszystko te 20% zawsze do zwiększenia wynagrodzenia to też jakaś tam kwota, która się przyda. A nie jest też tak, że tam muszą być całe 8 godzin. Podpisują listę, rozliczane są. Na przykład jeżeli wypada w weekendy, to sobie odbierają. Tam ten system tygodniowych rozliczeń. Jeżeli dla przykładu wysprzątają jakieś tam niezbędne rzeczy, to też jak tam 2 godziny szybciej, to mogą być zwolnione, bo takie ludzkie podejście po prostu do tematyki, a naprawdę chciałem im publicznie podziękować, bo ratują sytuację na po prostu w Radomiu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przygotujemy pierwsze poprawki wniesione w międzyczasie do projektu tej uchwały. Są to poprawki, które Państwo macie w nowym projekcie, wyznaczone kolorem żółtym. Obejmują w sumie dwie kwoty 6819 po różnych stronach i dochodach i wydatkach i kwotę 10 tysięcy złotych również po stronie wydatków. Kto z Państwa radnych jest za tym, żeby przyjąć poprawkę do wcześniej zaproponowanego nam projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przyjęliśmy te poprawki wniesione w międzyczasie. Teraz głosujemy zmieniony już projekt uchwały 388 z tymi poprawkami przegłosowanymi. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w tej sprawie? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie przyjęliśmy zmiany w budżecie z poprawkami wniesionymi w międzyczasie. Projekt numer 389 dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonych w Mordyczu. Proszę o szczegóły, szanowni. Rado, temat był już swego czasu poruszany, był pozytywnie zaopiniowany na zebraniu wiejskim w Mordyczu, a dotyczy sprzedaży gruntów, jak Państwo wjeżdżacie, mijacie Hojsaki,
to ta pierwsza taka krzyżówka, gdzie skręca się w prawo do lasu i w lewo, tutaj tam ta podgórkę droga konkretnie zainteresowana, tam jest pan Mil, to nie jest Emica, bo pozwolił, gdyby używać swojego nazwiska. Myśmy tam dokonali zamiany też za tą powierzchnię 5 arów z metrami paroma z sąsiadem, żeby gdyby wyrównać te granice i proponujemy właśnie, żeby to sprzedać, bo jest to teren mocno podmokły, ale ten człowiek jest zainteresowany i po prostu myślę, że można to, jak gdyby tam jakichś planów my nie mamy, przeznaczyć do sprzedaży. Oczywiście sprzedaż jest w przetargu po prostu ograniczonym, ale tylko do rolników, bo charakter gruntu jest rolny, powyżej po prostu typu hektara, więc otwarta kwestia, kto nabędzie, ale myślę, że tam no, jakiejś większej konkurencji nie będzie i dobrze było, gdyby ten rolnik zakupił, bo ma jakieś konkretne plany rozwojowe. Zresztą przez lata, tak mówiąc szczerze, utrzymywał ten teren gratis. Myśmy nie pobierali czynszu dzierżawnego, bo to właściwie się nie nadawało bardzo do dzierżawy, bo to było takie podmokłe trzęsawisko i myślę, że dobrze by było, gdyby to zostało zagospodarowane. Dziękuję. Dziękuję. Około 70 arów, łącznie te działeczki obie. Nie ma radnego z Młodycza. Czy pan sołtys ma tu jakieś uwagi do projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym poddaję pod głosowanie projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za wyrażeniem zgody na sprzedaż tychże działek? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie głosowaliśmy o tym, że można te działki sprzedać. Projekt nr 390 dotyczy bezpłatnego przekazania drewna mienia komunalnego i to z przeznaczeniem dla różnych podmiotów. Bardzo proszę pamięcie. Tak jak już mówiłem, mamy dość sporą nadwyżkę drewna, a z kolei są potrzeby społeczne, więc sam nawet zasugerowałem tym podmiotom, którym chciałem przekazać, to jest parafia Manasterz, budowa kaplicy cmentarnej, parafia Radawa, Cetula, budowa kaplicy cmentarnej w Cetuli. I kto? Trzeci? I Młodycz, również dom pogrzebowy. Znaczy no, używajmy pojęcia domy pogrzebowe. Myślę, że to wsparcie... Pani Wójcie, oskarżujemy, ale... Proszę? Uchwala jest przed pogrzebowym. Skorygujemy, ale... Nie, ja szczególnie nie znam się na tych przedpogrzebowych, pogrzebowych, po pogrzebowych. Dobrze. To już zostawię. W każdym razie cel jest znany po prostu, nie mają pozwolenia na budowę. Natomiast mamy nadwyżkę, tutaj proponuję po 25 kubików. Wcale nie jest tak, że muszą wykorzystać to drewno bezpośrednio na budowę, muszą wykorzystać to drewno związane z budową, po prostu na działanie związane z budową, więc mogą część na przykład przetrzeć i sprzedać, załóżmy. Bo szerzej, myśmy nawet rozważali tutaj, no, ale to ciężko logistycznie, żeby to drewno w wysokości prawie 400 kubików po prostu z jakimś tartakiem się dogadać, przeciąć w brusy, złożyć, no jednak to przewieźć logistycznie tutaj, to bardzo ciężko, nie? Bo po prostu ono zaczyna sinieć i już na pewno część będzie sinieć. Ale też pojawiło się tylko w tunelu, mamy dwóch nabywców, którzy po prostu chcą po połowie wykupić to, co mamy na stanie. Ja obiecałem obniżkę o 20%, oni są 25% i być może wykupią wszystko, a to co tutaj się pojawi, to będzie z drewna z cięć, które jeszcze mamy tak do wykonania. Także tutaj może to być całkiem dobre drewno, ale myślę, że na dobry cel, bo dobrą sytuację, że problem kaplic, domów przedpogrzebowych może być tak, byłby rozwiązany praktycznie już w każdej parafii. Tam jeszcze kwestia zapałowa, ewentualnie rozbudowy, bo odległość pomiędzy kościołem parafialnym a cmentarzem jest dosyć duża. Można było myśleć o rozbudowie. Natomiast tutaj nie możemy formalnie pomagać. Możemy, i tu jest w projektach budżetu, wsparcie w postaci później chłodni. Jeżeli się dogadamy i spiszemy umowę o użyczeniu, jak gdyby na każde potrzeby, czy wierzący, czy niewierzący, czy członek parafii, czy nie, tego domu przedpogrzebowego. Także wnoszę o przegłosowanie. Dziękuję. Czy są jakieś uwagi, pytania? 25 metrów oczywiście sosny dla trzech podmiotów. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednomyślnie przyjęliśmy projekt uchwały w tej sprawie. Po 25. Tak, po 25, tak. Może źle powiedziałem, przepraszam. 25 dla każdego podmiotu, tak. Proszę państwa, wnioski, zapytania, informacje. Ja zacznę od pierwszej rzeczy, którą otrzymałem. Wojewoda Podkarpacki, pani Ewa Leniart wróciła moje oświadczenie majątkowe po analizie bez uwag. Pana wójta jeszcze nie wróciło, tak?
Szczerze to nie wiem. W każdym razie swojej mam obowiązek przedstawić to Państwu, ja przedstawiłem bez uwag. Oddaję głos radnym. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Panie Wójcie? Dziękuję. Goście, któryś Pan sołtysów chciał zabrać głos? Jeżeli nie, zamykam. Nie ma tego tematu. Nie ma. Proszę informacyjnie, bo mogą być też pytania. Jeżeli nie ma pytań. Dni radawy nie wypadły najgorzej, chociaż mogły wypaść lepiej. Zakładaliśmy tak mniej więcej frekwencję na poziomie 50% w stosunku do tego, co mniej więcej co roku się gromadziło, więc mieliśmy tam stratę finansową. Zlot wypadł ogólnie dobrze, jeżeli chodzi o liczbę motocykli, bo około 2000, chociaż zapowiadał się rekord, bo w piątek przyjechało 1150 motocyklistów, gdzie zawsze było tak 800-900, ale w sobotę ta pogoda popsuła i nie dojechała kolejna grupa. Liczyliśmy, że do 3000 dojedzie, było około 2000, natomiast było mniej też odwiedzających i te wpływy też były niższe. Łącznie jesteśmy jak gdyby na stratach, byliśmy na stratach może w ten sposób, ponad 100 tysięcy za ten pierwszy okres, ale już ostatni weekend akurat pozwolił odbudować troszeczkę to, bo w sumie na wpływ jest w wysokości 60 tysięcy, więc automatycznie ta sytuacja się zmienia. No, liczyliśmy teraz na upały, nie jest jeszcze przesądzone, czy na radaje wyjdziemy do przodu, czy do tyłu, ale no, pomału jakoś tam się to stabilizuje. Wpływu na pogodę nie mamy, radawa jest zależna od pogody. Natomiast tak na marginesie tylko powiem, że pomimo tych wszystkich kłopotów, jakie mamy z działaniem tego ośrodka, proszę mi wierzyć, że mnóstwo osób podchodziło na zlocie, że naprawdę fajny klimat, naprawdę fajna sytuacja. Ostatnia aktorka, która była z występem, nawet miała zamówiony hotel w Jarosławiu, poprosiła, czy może zostać na miejscu, usiąść sobie tam wśród odpoczywających i tego drinka sobie, czy jakiś soczek, czy piwko, nie wiem, to nieistotne, po prostu skonsumować, zjeść rano śniadanko i gdzieś koło południa dopiero wyjechali z radary. Po prostu są zauroczeni miejscem, czyli mamy się czym jak gdyby pochwalić, bo takich głosów jest dosyć dużo. I na szczęście jakoś udaje nam się to jeszcze na pewnym poziomie utrzymać. Możecie Państwo być z tego dumni, że te pieniądze, które tam idą, nie są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Natomiast dochody, które uzyskujemy, są znaczne. Zresztą to głównie są dochody z podatku od nieruchomości. Problemem tam pozostaje problem śmieci, temu będzie się trzeba przyjrzeć. Po raz czwarty już robiliśmy akcję, albo trzeci, żeby nie przyjmować, czwarty, bo to raz była z urzędu jak gdyby, a trzy na hasło zbiórki gabarytów. No i ostatnio dwa potężne kontenery i koszt wysokości gdzieś tam ponad 6 tysięcy. Po prostu jest tego bardzo, bardzo dużo. Fakt, że nie lądują te odpady w lesie, fakt, że sprawdza się ten nasz kompostownik, jeśli wywozi pniaki dla przykładu drzew, gałęzie, trawy i tak dalej, to systematycznie spychany. Ale to rozwiązało bardzo poważny problem. Natomiast no, tych gabarytowych typu wersalki, jakieś okna, jakieś cuda świata, to tego jest mnóstwo. Staramy się z tym radzić. Problemem pozostaje oczywiście tam kanalizacja. Przy czym jest to problem, mówię, tych większych, bo tak naprawdę na tych mniejszych domkach to po prostu tam się raz na sezon wywiezie i jakoś to funkcjonuje, nie ma skażenia środowiska. Także informuję o radawie, bo jest specyficzny rok, specyficzne lato, przy czym ja chylę głowę, to są problemy małe w stosunku do tych, jakie mają ci, którzy żyją z rolnictwa, bo jednak już dzisiaj nie wiem, czy którekolwiek zboże będzie się nadawało na cele konsumpcyjne, czy nie będzie tylko zbożem paszowym, a dziwnie spletło się nam tak, że mamy już święte Janny, a jeszcze te żniwa nie mogą ruszyć, a żniwa rzepakowe poczekały na żniwa po prostu na zboża, więc jest to pewien problem i to musimy jak gdyby odpuścić w tych dyskusjach, bo byłem świadkiem ostatnio takiej dyskusji właśnie narzekania, bo impreza, bo tamto, a to do tyłu i w ogóle coś tam, no te emocje takie przedwyborcze niepotrzebne. Radawą wiele osób żyje, my o radawę dbamy, ale tu wiele osób nie tylko z radawy żyje i przerzucenie środka ciężkości na sam ośrodek i na radawę jest takie nieładne w naszym przypadku, gdzie żyjemy w gminie jednak mimo wszystko rolniczej i rolnicy naprawdę mają problemy. W części Polski to jest susza,
u nas pierwotnie za sucho, teraz kukurydza ładnie rośnie, ale zboża niestety po prostu no, są zagrożone i trzeba o tym publicznie powiedzieć. I też kończąc właśnie mówię to po to, że przypadki czy przesuszenia gdzieś wcześniejszego, czy teraz po prostu wymoknięcia czy podmoknięcia można zgłaszać. Mamy tą komisję powołaną i będziemy szacować, być może przynajmniej jakieś kredyty po prostu tutaj preferencyjne rząd zapowiada albo jakieś inne wsparcie. To gdyby was rolnicy pytali, to jeżeli występują jakieś takie wyraźne straty po prostu, to można się tu zgłosić i ta komisja się pojawi na miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, damy 50 do przeciągu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.